Na relację zaprasza Indeko, producent szaf i garderób na wymiar. Na wstępie prosiłbym jeszcze o jakiś komentarz do wczorajszych wydarzeń, no bo troszkę taki w sumie smutny dla nas był. Smutnie się skończył, bo jeszcze można powiedzieć na półmetku zapowiadał się bardzo emocjonująco, natomiast to co się wydarzyło w drugiej serii to myślę, no to już przeszło i w tym momencie już nic z tym nie zrobimy, natomiast no szkoda, że to miało taki przebieg, bo faktycznie była duża szansa. Natomiast no zawodnicy walczyli, robili to co mogli, żeby to było jak najlepiej wykonane z ich strony. Co Kamil Stok zrobił w tym drugim skoku, to był zepsuty skok? Czyli Kamil troszeczkę stracił równowagę podczas samego odbicia i tym sposobem bardzo płasko do przodu poleciał, później już ratował skok, po prostu wyciągnął z tego skoku to co się dało, natomiast no odjazd na tym, tak się zdarza, jeśli się skoki żyłuje do samego końca, to jest sytuacja bardzo analogiczna do skoku Adama z Zakopanego, też była walka o odległość do ostatniej chwili, odjazd narty skokowa to nie jest zjazdowa, którą dosyć łatwo jest wyprowadzić, no i zakończony skok upadł. Dzisiaj mieliście okazję jeszcze do dwóch skoków treningowych, czy coś się zmieniło, jeśli chodzi o poziom czy formę prezentowaną przez poszczególnych zawodników? W dwóch skokach treningowych się nie da nic zmienić. To były skoki w przypadku zawodników Tomka i Stefana. Porównanie w kontekście tego, kto będzie startował w konkursie drużynowym. Natomiast dla Kamila chcieliśmy, żeby dzisiaj na spokojnie skoczył dwa skoki. Po tym wczorajszym skoku zakończonym upadkiem, żeby po prostu wróciło wszystko do takiej przysłowiowej normy. Jak można ocenić te skoki właśnie tych zawodników? No w przypadku tej dwójki skakał lepiej Stefan Hula, natomiast Kamil pierwszy skok jeszcze taki trochę asekuracyjny po upadku, natomiast drugi był normalny. Czyli zatem Stefana Hulę zobaczymy w konkursie drużynowym? Tak. Zostajemy przy tym samym składzie, który jest taką rozkoszoną. I jak ocenia szanse naszej drużyny na właśnie na wysokie lokaty, na jaką lokatę liczycie? Nie liczymy na żadną lokatę, przyjeżdżamy jutro startować i walczyć z pozostałymi. Kto tutaj może być faworytem oprócz Austriaków? Zobaczymy jaka będzie pogoda, bo to też się będzie wszystko układać. Jeśli będą warunki dobre termicznie, czy takie nośne, będą mocni Norwedzy. Jeśli będzie sytuacja taka, jaką mieliśmy wczoraj, szczególnie w drugiej serii, no wtedy Norwedzy nie będą się liczyć od walki o powiedzmy pierwsze miejsce. Dziękuję.